Cześć, z tej strony Szmer, witam w kolejnym odcinku z The Long Dark. Moja ostatnia rozgrywka niestety się zakończyła i przez hipotermię odszedłem w wielką ciemność, czy jak to tam się nazywa. I będę chciał rozpocząć rozgrywkę na nowej mapie, w trybie oczywiście podróżnik i w pięknej dolinie. Niech to będzie... Niech to będzie dla mnie jakaś taka też jakby nauczka, żeby bardziej dbać o pewne rzeczy. No zobaczymy, jak to pójdzie, bo zobaczymy też, gdzie rozpocznę tą rozgrywkę i sam jestem ciekaw, gdzie to mnie zaraz wyrzuci. No to zaczynamy po prostu po otwierci. Tyle, wybieramy mężczyznę i lecimy z tym koksem. Sandbox 5, proszę bardzo. Jak długo przeżyjesz, Szmery? No właśnie, jak długo przeżyjesz? Zobaczymy. No. No i orzeł wylądował. Ojoj, minus 30 stopni. Około 12 godzin dnia. To jest jakiś domek, czy studnia, coś takiego, albo... Przynajmniej tak wygląda. Wezmę gałązkę, bo na początku wszystko jest cenne, te podstawowe rzeczy, a... W razie czego, żebyśmy musieli się zaraz ogrzać, oczywiście. Jakieś ruiny spalonego domku. Chłodno mu. Prawdę mówiąc, liczyłem na trochę więcej, że będzie jakieś schronienie, że mi się poszczęściło przy tym spawnie, że tak powiem. O, mamy leki. Nic więcej. Zimno, ale muszę za dnia iść, bo tutaj no, temperatura jest jaka jest, nie ma zamieci i muszę jak najszybciej znaleźć jakieś schronienie, miejsce, w którym mógłbym coś ewentualnie więcej znaleźć, jakieś ubrania, no bo na razie to jestem tak na granicy przetrwania, można powiedzieć. Podpałkę mamy. Rozpalę ten ogień szybciutko, bo... Przy okazji, to już roztopię sobie śnieg z 1,5 litra. I zagotujemy wodę. Dobra, trochę się ogrzałem, niewiele. I teraz się zastanawiam, w którą stronę iść, czy tędy górą jakby. Czy tam na dół zejść, tam jest jakby jezioro, czy zamarznięta rzeka.
ogóle chciałbym, kurczę, ciekaw jestem, gdzie to się, że tak powiem, urodziłem. Kurczę, będzie ciężko, będę musiał przemieszczać się tak od takimi małymi punktami, znaczy od punktu A do punktu B, ale te odległości będą niezbyt duże, bo bardzo szybko się tutaj wyziębiam po prostu. Minus 27 stopni odczuwalne. Goddamn freezing. Już zaraz rozpala. Zaraz tutaj gdzieś rozpalimy ognicho. Nie mam rozpałki. Nie mam rozpałki, ja cię kręcę. Tu nic nie ma. Batonik energetyczny, to już go zjem od razu. Coś łazi. Potrzebna rozpałka. O właśnie, wytworzymy sobie chłupkę. No i aby się udało rozpalić, bo nie mam żadnej podpałki z kolei. Come on. No dawaj, od tego zależy moje życie. Udało się, dodaję. No, daleko to nie zaszedłem. Musimy się ogrzać trochę. Ja zastanawiam się, którędy teraz iść, czy trzymać się tej drogi. Chyba tak, tylko że się zastanawiam, to raczej nie w tą stronę. Chociaż kurczę, nie wiem, no nie wiem, w tę stronę ja mam się udać w zasadzie. Ojej. Przydałby się znaleźć jakieś takie lokum typu domek, nie? No bo to... Bardzo powoli się ogrzewam tutaj.
tutaj tylko tak szybko zajrzę. Jestem ciekaw, dokąd to prowadzi. O, jest jakiś trup. Koniec drogi. Paliwo do lampy, ale nie mam jeszcze lampy. Dobra, już wracam, już wracam. Szybko pozbieram to, co tutaj mam. Ze skarby. Coś jest, czy nie? Czy mi się wydaje? Nie, to taka skała wystaje. Zostało 9 godzin dnia. Czyli jednak zdecydowanie pójdę tędy. I myślę, że będę się trzymał drogi, nie będę na razie z niej zbaczał. Będę szedł tak długo, aż dojdę do jakichś zabudowań i no muszę do nich dojść po prostu. No nie ma bata, no. No muszę. Najgorsze jest to zimno. Jakieś trampki mam słabe. Kalesony, w ogóle te... Trzeba będzie, no, trzeba będzie ciuchy wziąć i tak dalej, no, sporo jeszcze, ale spoko. Dobra. Och. Poparzyłem się, tak. Opatrz rany, opatrzymy rany, bo zaraz z tego wyniknie nie wiadomo co. No. Dobra, jest bardzo zimno. I teraz... Będziemy się trzymać drogi. Po drodze będę zbierał gałązki i będę chciał w kolejnych miejscach ewentualnie to ognisko. Ojoj, jak to szybko schodzi, to ciepło. Strasznie szybko. Jest jakiś jelonek. Jest mi bardzo zimno, ale muszę znaleźć jakąś miejscówę. Po prostu muszę. Żadnej gałązki, jak nazwać tutaj, nigdzie. Nie chcę odbijać w bok, bo... Nie wiem, co mnie tam może spotkać w ogóle, a nie chcę się też tego... jakby błądzić za bardzo. Na razie nie znam jeszcze tej mapy. Zmęczenie teraz widzę też bardzo szybko idzie. No nic, pozostaje mi wierzyć, że zaraz jakieś zabudowania trafię i... I będę mógł się i ogrzać, i... jak super. Jestem przy jakimś moście, jest jakiś domek. Szmer się cieszyć bardzo. Będziemy żyli. Dobra, na razie wchodzę tutaj. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Dom w rozdrożu. Skrzynka, tam to jest jakieś pudełko. Tkanina jest, dobra. Metalowa półka. Jest nabój do karabinu.
Jest metal, widzę. Tu mamy zapałki. Zapałki tekturowe bierzemy wszystko. Drewno też bierzemy. No, troszeczkę się ogrzewam. Teraz musimy zobaczyć na nasze ubrania. Tu mam 69 stopni. O nie, to może zrobimy coś takiego, że przetworzymy go. Dobra, a ten spróbujemy naprawić. Jedna godzina to potrwa, no to zobaczymy. Ale przynajmniej powoli się ogrzewam. Dobra, cofnij. No już mam swetr na 99%, no tylko 1,5 stopnia się lepiej ogrzewa, ale spoko. A czy te możemy naprawić? Skarpeciory? Zobaczymy, co z tego wyniknie. I tak, plus 1 ciepło ubrania, jeśli chodzi o ten parametr. Więc też już jest nawet całkiem. Tu mamy 0,707. O, już nie mogę naprawić, bo już mi się pokończyło. Ale przydałaby się jakaś inna odzież w ogóle. I teraz takie pragnienie, no to musimy się napić. W zasadzie mogłem wypić ten napój winogronowy. Mogłem. Okej, czyli już troszeczkę jakby polepszyło się, to zobaczymy, co tutaj obok będę mógł znaleźć w tych jak to jakiś spalony domek będzie, inny domek, także muszę to zlutować. O, samochód. Mam łom, dzięki Bogu. Nie będę mógł otwierać właśnie jakieś takie rzeczy. Szalik, dobrze. W razie czego go przetworzymy i naprawimy jakąś inną odzież. No powiem szczerze, że już od samego początku jest ciężko, ale nikt nie powiedział, że będzie lekko, nie? No i za to lubimy tą grę. Tu mamy jakąś skrzynkę na listy, jest pusta. Czy tu coś mogę znaleźć? Nic nie widzę. Po drugiej stronie też mamy spalone te domki. Od razu też skrzynkę. Zobaczymy. Ciekaw jestem, czy w tej skrzynce coś można znaleźć. Pewnie listy jakieś, które na rozpałkę czy coś. Nie wiem. Spoko, gościu. Tutaj nie wejdziemy. No ten domek chyba będzie troszeczkę lepiej wyposażony, bo to jest z flagą domki, zauważyłem, to są takie jakby lepiej wyposażone, tam można lepsze itemy znaleźć. Zobaczymy, czy tak będzie. No już troszeczkę tak, od razu proszę, masło orzechowe na wstępie, już się ogrzewam. Świeża wieprzowina z fasolą. No na razie biorę, nie? W większej rzeczy będę brał. No i fajnie by było znaleźć jakieś narzędzia. W ogóle zaraz przetworzymy napój szczyt, on dobrze. Karma dla psa zleżała. To w mikrofali nic nie ma. Karma dla psa zleżała.
toster, to bym musiał mieć chyba piłkę do metalu, żeby go przetworzyć na złom, gdybym chciał, ale... Zapleśniałe masło jakieś, kurcze, pieczone. Ja nie wiem, czy to się nie rozchoruje od czegoś takiego w ogóle. Szafka. Używane trampki. Na razie wezmę, w razie czego przetworzymy. No i mamy szufladę. Znowu używane trampki. Mówię, ja to wezmę tylko po to, żeby no, ewentualnie przetworzyć. O, używane skórzane buty. To już chyba będzie lepszy. Może jeszcze znajdziemy jakieś portki, rękawice weźmiemy. Bierzemy wszystko, co jest. Później będziemy porównywać, co jest przyzwoita bluza z Polaru. O, proszę bardzo. Bo może... ponaprawiam te rzeczy po prostu. Lepiej na tym wyjdę, bo na początku to raczej mam ubranie dziadowskie. Lekki przeciwbólowy, super. Oranżada jeszcze jest. Stolik to nie. O, mamy zwiniętą gazetę. Tu możemy wodę w toalecie wziąć. Mamy bandaż. Szafeczka jeszcze jedna. Dobra, czy coś tu znajdziemy pod prysznicem? Pod prysznicem raczej nie. No weźmiemy Anful, weź wszystko. Dobra. I teraz będziemy mogli tak o zobaczyć. Zmęczenie nam trochę rośnie. Dzień się tego, czyli na pewno już tutaj prześpimy się, a ja za ten czas jeszcze będę chciał tutaj powalczyć troszeczkę z tymi naszymi ciuchami. Czyli tak o, w tej chwili mam to coś, te używane trampki i one dają mi, słabo mi dają, te mają plus 0,3, te plus 0,6. Czyli a napraw. Efekt wyprawiona, a przetwórz wyprawiona skóra. A tu potrzebna wyprawiona skóra. Dobra, czyli te włożę, bo one i tak na wstępie są lepsze, a te spróbujemy przetworzyć. Będziemy mogli naprawić tamte. Od razu te też przetworzymy. 3 godziny dnia zostało, 2 godziny już. Dobra, nie ma sprawy. I teraz akcje napraw. Ilość napraw. 25%. Umiejętność naprawienia wzrosła do 63. I jak teraz wyglądamy? Już 83 stopnie plus 0,8. Jest. Dobra. To w ogóle... W kolejnych aktualizacjach ma się pojawić takie zmienione menu, jeśli chodzi o ubiór, że będzie taka sylwetka narysowana i tak od czapki po buty, będzie tak fajnie, te itemy będą przyporządkowane i będzie można tak, będzie czytelniej, żeby po prostu coś ewentualnie zrobić. Ten na pewno przetworzymy, a naprawimy z kolei sobie szaliczek tamten drugi. O, ten swój mam 68, to już go naprawimy. No, już mam na 100%, już mam plus 1, ciepło i ochrona przed wiatrem. Teraz tak, te rękawiczki przetworzymy, uzyskamy tkaninę i za pomocą której naprawimy te w lepszym stanie. Czyli tu akcja i napraw. No, zaraz będę musiał coś zjeść i się napić. Włóż. Już jest 78%. Tak o, w ogóle te mam 83, to jeszcze będę mógł przetworzyć sobie te stare trampki. Teraz zrobimy coś takiego, że ja w ogóle muszę coś tutaj zjeść i napić się, także napiję się tych oranżat w puszce, bo one dużo ważą, znaczy ćwierć kilo jedna, a dwa wskaźniki idą za jednym zamachem, nie? Także no.
Dobra, wracamy do naszych ciuchów. Akcja napraw. W ciemności nie można naprawiać. Dobra. A czy ja coś tu mogę odpalić w ogóle? Zapałkę sobie zapaliłem. To już wszystko sprawdzone. Kurczę, no nie mam żadnej lampy i tu nie ma żadnego kominka, więc na razie będę musiał tutaj zostać. I co? Jestem już zmęczony, no to prześpimy się z 3 godzinki. Do rana. Jak to zmęczenie? No jeszcze możemy pospać. Z kolejne z 3 godzinki. No i musimy pilnować wskaźników, żeby nie zrobić takiego błędu jak ostatnio. Odpoczywamy. I zaraz zacznie się dzień. Także powinno się zacząć robić jasno, ale to jeszcze też gdzieś tak za godzinę. O, duże pragnienie, no to już napijemy się wody. A w ogóle wypijemy sobie tą oranżadę. Dobra. Jeszcze z 2 godziny. O, zaczyna się dzień, tylko że on się zaczyna tak po ciemku. Jeszcze z godzina będzie musiała minąć. O, no już się robi jasno, dobrze. Czyli zostało mi tylko pragnienie i głód. Dobrze, wrócimy i chciałbym naprawić te buciorki. I mam 100%. I plus 1. Szalik też na 100%, plus 1, plus 1. Przyzwoite rękawice narciarskie. I teraz jeszcze kwestia swetr. Tu mam plus 1,5, plus 1. I on jest... to ten przyzwoita bluza z Polaru, to będę musiał ją przetworzyć na tkaninę. To naprawimy, bo to szybko pójdzie, ta naprawa. Dobra, także tu już mamy ponaprawiane. O, jeszcze tak, o co możemy naprawić? Jeansy musimy naprawić, zdecydowanie. O, nie mam czym, bo nie mam tkaniny. Ale spoko. Zasłonka. Połam zasłonkę. Więc połamiemy zasłonkę. Będziemy mieć 2 tkaniny, tak. To tą też zasłonkę połamiemy. Było tak ładnie przed chwilą, dopóki tu szmer nie wszedł, nie? I już popsuł. Już, kurczę, się wszystko... No, portki 50% miały. Teraz mają 81. To jeszcze spróbujemy na maksa je naprawić, bo na razie nie mam nic innego. Jakieś kalesony by się przydało znaleźć. 81, tak. Dobra. Plus 0,8. A, kalesony mam, ale bym musiał też naprawić, bo słabo to wygląda. Więc naprawiamy kalesraki. Tak, 85%. A może jeszcze uda się naprawić rękawice? Trochę. Odwodnienie. Dobra. To już powinno być mi troszeczkę cieplej. Już mam plus 7 bonus od odzieży i plus 3 ochrona przed wiatrem. Tutaj jest plus 1 w ogóle. I teraz musimy się napić.
grozi nam odwodnienie, właśnie, o, ładnie. I ogromny głód jest, tak? I teraz tak, zobaczymy, co tu najgorsze mamy. I teraz tak, zapleśniałe masło orzechowe. Ma dużo kalorii, ale spleśniałe, to ja mogę być chory po tym. Zleżała karma, a ja tu mam coś w ogóle. Antybiotyki mam i leki przeciwbólowe. Czy antybiotyki? Zaryzykujemy. I zleżała karma, to też zjemy. Zmiażdż puszkę. Nie mam otwieracza. Okej. Na tym zakończymy ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. W kolejnym przejdziemy przez ten most, co tutaj jest. Zobaczymy, co tam po drugiej stronie się może znaleźć ciekawego. No, krótko mówiąc, zapraszam, no. Tak to u Szmera na razie wygląda słabo to wszystko. Statystyki, jeden dzień, 3 godziny i 3,5 godziny przeżył w nowym życiu, w nowym wcieleniu. Na razie, cześć.